Moi drodzy, witam was serdecznie. Widzę tu niektóre znajome osoby ze zboru wałbrzyskiego. Miło mi. Też się cieszę, że jestem tutaj na tym miejscu. Moi drodzy, a najważniejsze to, że zbieramy się w dzień sobotni na nabożeństwie. A kiedy zbieramy się tu w tym domu modlitwy, to jest to czas i obszar wyłączny dla naszego Boga i Stworzyciela. Szczególnie powinniśmy Boga uwielbiać za wszystko, a nade wszystko to, że pozwolił nam dzisiaj rano przyjść. Wierzę, że w naszych sercach już w tygodniu taka była iskierka z psalmu, kiedy ta treść mówi: uradowałem się, gdy do domu Pana idziemy. Wierzę, że wszyscy się cieszą, że są dzisiaj tutaj na tym miejscu, że Bóg otworzył nam wzrok, nasz słuch, naszą mowę, pamięć, powonienie, dał nam sprawne ręce, nogi. Bo co byśmy bez tego zrobili, moi drodzy? Dlatego jest to cudowny dar, że Bóg pozwolił nam tutaj, moi drodzy, przyjść, aby na nowo nas karmić Słowem Bożym, czy to w pierwszej części nabożeństwa, czy w drugiej. Dlatego dobrze jest, kiedy otwieramy Słowo Boże i czytamy Ewangelię, aby te Ewangelie tylko nie były przeczytane jako ładnie, merytorycznie brzmiące te słowa, ale żeby te słowa wnikały do naszego serca. Te Słowo Boże musi być, moi drodzy, tak jak gąbka, to nasze serca muszą być przesiąknięte Słowem Bożym, abyśmy się ostali na te czasy, które są przed nami. A dzisiejsze rozważanie zatytułowałem, że czym bliżej przyjścia Pana, to będziemy bardziej zmagać się w życiu. Dlatego tak niezbędna jest potrzebna wiara, ufność i poleganie tylko, moi drodzy, na Bogu. Dlatego otwierajmy swoje serca na Słowo Boże, aby Duch Święty dotykał naszych serc, aby Słowo Boże nas dzisiaj czymś zaskoczyło. Bo nieraz mówimy, a ja to wszystko wiem, że to jest tu napisane, tam. Właśnie nie. Duch Święty chce nas zaskoczyć jeszcze myślami ze Słowa, moi drodzy, Bożego, aby to Słowo Boże nas zachęcało, doprowadzało bliżej do naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A widzimy, że szatan różnymi sposobami, moi drodzy, krąży koło nas, bo chce wpłynąć na nasze życie. On chce ciebie i mnie podkulawić, aby ta nasza wiara ostygła, aby ona nie była takim entuzjazmem, że wierzę w Boga, poznałem Go. Czy tak bardzo jesteśmy radośni dla Pana, jakbyśmy sobie przypomnieli, kiedy wychodziliśmy z baptysterium? No to się unosiliśmy nawet metr nad ziemią. Każde kazanie, każda lekcja, każda myśl, każda wypowiedź, o jak my się cieszyli. No naprawdę, jak wszystko dobrze żeśmy mówili o Słowie Bożym, o Biblii, o Kościele. A jak jest dzisiaj z nami? Zmagamy się nieraz w życiu czymś i coś nas nieraz dusi. Te różne doświadczenia, tutaj Roxana, która też mówiła, i inne siostry, czy one nieraz nie wpływają właśnie na obniżenie, moi drodzy, naszej wiary? A musimy pamiętać, że każdego dnia wszystkie decyzje, jakie podejmujemy, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, albo nas oddalają od Boga, albo przybliżają. My powiemy, a co to jest? Tak, każda, moi drodzy, decyzja. A z czego to wynika? Bo siły zła, siły ciemności bardziej nakręcają się. A dlaczego się nakręcają? Tutaj siostra Jasia przeczytała 11 wiersz z objawienia Jana, 12 rozdział. A ja chcę przeczytać następny wiersz, ten z objawienia Jana, moi drodzy. Dlaczego te siły zła tak nakręcają siłę w tych czasach, w których my żyjemy?
Słowo Boże mówi: dlatego weselcie się niebiosa, wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdy stąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem. I teraz, dlaczego on rozkręca się? Bo wie, iż czasu ma niewiele. On wie, moi drodzy, o tym. I często te zmagania widzimy w codziennym życiu, nawet wśród wierzących. Są nieraz załamani, a jak nie załamani, to diabeł wszystko rozrzuca po naszej pracy codziennej, którą mamy, aby był człowiek wszystkim zajęty. Tylko nie, jak tu jedna siostra wspomniała, chociaż trochę codziennie otworzyć te Słowo Boże. Jest takie pytanie. Chcesz dowiedzieć się coś od Boga? Chcesz Go usłyszeć? Mamy to. Kiedyś prorocy czekali na Słowo Boże. Dzisiaj nie. Rano wstaniesz, w nocy, w ciągu dnia. Otwierajmy. Dowiedzmy się, co Pan Bóg chce dzisiaj Tobie powiedzieć z tego, moi drodzy, słowa. I te zmagania, te zniecierpliwienia, to chcę powiedzieć, że nie tylko się może to dzisiaj w nas toczyć, bo przeczytam jedną taką małą historię, bo mamy ją zapisaną, jak wychodził naród izraelski, moi drodzy, z niewoli z Egiptu. I w pewnym czasie, no, cieszyli się, radowali, wychodzą, coś niesamowitego. A tu przychodzi moment i są zniecierpliwieni czymś. Czym są zniecierpliwieni? Słowo Boże nie zostawia nas, moi drodzy, żebyśmy nie wiedzieli w czym. W 4 Księdze Mojżeszowej, 11 rozdział, przeczytam od 1 wiersza. Popatrzcie. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać, jak to utyskiwać? No przecież zadowoleni byli. A nad czym utyskiwać, aż się wierzyć nie chce? Nad swoją niedolą, no proszę, no. Wyszli na wolność i oni utyskują. Już wtedy były te zmagania właśnie. Zmagania tylko w innym pojęciu. I co? I Pan to usłyszał, wtedy zapłonął gniew, zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Ale mi tutaj chodzi, przesuńmy się troszkę dalej z tymi myślami. I on mówi od wiersza 4, drugiej części: obyśmy mogli najeść się mięsa, przypominamy sobie ryby, któreśmy jedli w Egipcie za darmo, ogórki, dynie, porę, cebulę, czosnek. A teraz zobaczcie, no niemowlaki w anemię wpadli. 6 wiersz mówi: a teraz opadliśmy sił, bo nie mamy nic. I co teraz? Jak pogardliwie spojrzeli na pokarm Boży, a musimy patrzeć tylko na tą mannę i mannę, więcej to nic. Moi drodzy, lud zaczął szemrać. To wiecie, co to naszym językiem? Zaczął źle mówić o Bogu. Zaczął źle mówić o Mojżeszu, przywódcy. Mówić źle o własnym życiu. To jest też szemranie. Że to wszystko jest źle urządzone. Oni szemrając, mówiąc: Panie Boże, taką wędrówkę, którą Ty żeś zaplanował, to nie nadaje się w ogóle to do życia. Gdzie my jesteśmy? Co my robimy tutaj? Jest to nie do zniesienia, oni mówili. I szemranie, inaczej bym powiedział w dzisiejszym czasie, rozgoryczenie, zgorzkniałość powoduje to, że człowiek robi się kwaśny, bym powiedział, i wszystko widzi w ciemnych barwach, to, co Bóg chce Tobie czy mnie dać. To jest bardzo, moi drodzy, niebezpieczne. A często postępujemy właśnie, czy ludzie wierzący, podobnie jak naród izraelski, cieszyliśmy się przy poznaniu prawdy, a jesteśmy może bliżej tego przyjścia Pana, nie że w połowie drogi, jak naród izraelski, a często, moi drodzy, diabeł różnymi sposobami rozsyła nam przed nasze nogi różnego rodzaju gadżety, abyśmy się tym bardziej zainteresowali niż to, co jest potrzebne Tobie i mnie do codziennego życia. Oni zapomnieli o tej radości, jaką mieli, kiedy wychodzili, dzięki, moi drodzy, obecności Bożej. Tak i dzisiaj nieraz brakuje nam tej cierpliwości.
Nieraz mówimy, to gdzie jest ten Bóg, kiedy się modlę, a tu mnie to czy tam co innego, moi drodzy, spotkało. Dlatego Słowo Boże, do czego nas zachęca w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział. Akurat jestem przyzwyczajony, moi drodzy, dużo otwierać Słowo Boże. Bo póki mamy taką możliwość, że możemy swobodnie przyjść tu do domu modlitwy i możemy kartkować Biblię, bo może przyjść taki czas, że nie będziemy mieli możliwości. Ale kiedy mamy, to moi drodzy, starajmy się ją jak najwięcej używać, bo to, co Pismo Święte lubi, to lubi ciepło ludzkich rąk. Ono nie lubi, jak jest zimne, moi drodzy. I tam ten 10 rozdział listu do Hebrajczyków, 36 wiersz mówi: albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Tak więc powiem wam, trochę drogi jeszcze nam zostało. Trochę drogi jeszcze nam zostało. I nieraz to są chwile, bo często spotykam się z braćmi, siostrami, odwiedzam ich tam, gdzie kiedyś jeszcze w Kłodzku pracowałem, że jakby nieraz były trudniejsze chwile kroczenia za tym Bogiem, że bardziej usprawiedliwiają się za niektóre życie, postępowanie, zachowanie. A dlatego to się dzieje, że dziecię Boże często stoi w konflikcie pomiędzy posłuszeństwem Bogu, to co mówi Słowo Boże, a codziennymi sprawami wynikającymi z pracy, z utrzymania, z ubiorem. I to non-stop stoimy na tej granicy i na tej granicy się ścieramy. Albo bardziej być posłuszny Bogu, no albo dobrze, no przecież Bóg mnie rozumie, że to czy tamto. Jak jest właśnie w twoim i moim życiu? Dlatego w tych życiowych zmaganiach, kochani, jakby powiedzieć, poddajmy się pociągnąć Bogu. Złabym tą Jego dłoń, którą On przez swoje słowo nam tutaj, moi drodzy, wskazuje. Bo im dalej będziemy szli w tej światłości, jak był ten tekst czytany z Ewangelii Jana, 8 rozdział, 12 wiersz, który mówił: kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie chodził w światłości. Będzie miał światłość żywota wiecznego. I kiedy, moi drodzy, czytamy, kiedy jeszcze raz powrócę do tego narodu z Egiptu, były zmagania, że strasznie byli rozgoryczeni, później chwila ciszy. No, jakoś się uspokoili. Idą sobie, jakoś tam coś mruczą po swojemu. Ale kiedy już było blisko Kanaanu, znowu diabeł podburzył, moi drodzy, umysły tych wędrujących do tej ziemi. I z rozgoryczeniem co mówili? Jeszcze raz przeczytam z 4 Księgi Mojżeszowej, ale 14 rozdział od 2 do 4 wiersza. Popatrzcie. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi i mówił cały zbór do nich. Popatrzcie, co oni mówili. Obyśmy byli pomarli w Egipcie i na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż nas Pan prowadzi do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony, dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej wrócić do Egiptu? I mówił jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i pójdźmy z powrotem do Egiptu. Wyobrażamy sobie to? Wyobrażamy sobie to, kiedy wejdziemy w scenę tamtego ludu, który na oczach widział niesamowite cuda, moi drodzy Boże? To przecież Pan Bóg cudownie ich wyprowadził z niewoli. Z nędznych niewolników, jaki tam byli, zrobił ich panami wszystkiego, kiedy weszli do nowej ziemi. Bo kiedy czytamy tą historię, to co Pan Bóg mówił? Domów nie budowaliście, mieliście. Winnice zasadzone, ogrody posiane. Wszystko mieliście. Pamiętacie, mówi to? Wszystko mieli. Wszystko mieli, moi drodzy. I Bóg robił to, co niemożliwe, aby w ludzkich oczach stało się niemożliwe.
Było to coś nieprawdopodobnego, moi drodzy. Przejście przez Jordan. Nie mieli co jeść, co pić, byli na pustyni. Wszystko mieli od Boga. Dlatego podróż ludu Bożego. I tak samo nieraz my. Nieraz są takie trudne sytuacje, a później człowiek się cieszy. Mówi: o Panie Boże, no właśnie, Pan nieraz tak użyje takiego słowa technicznego, Pan nas nieraz testuje. Bo On powiedział, kto wytrwa z wiarą do końca, ten zbawiony będzie. Niektórzy mówią, ale ja wierzę w Jezusa. A niektórzy sobie mówią, ale w liście do Rzymian jest napisane, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. No fajnie, no. Ja sobie powiem i już sobie mogę robić co tamtego, ale ja sobie wzywam imienie Pańskie. Ale Pan Jezus dodaje do tej myśli z listu do Rzymian i co mówi? Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Ale ten, kto czyni wolę Ojca mego. A gdzie mamy wolę Ojca? Właśnie w Piśmie Świętym. Właśnie w Piśmie Świętym. Czytałem przed chwilą, popatrzcie, co ten lud, co Bóg robił niemożliwe rzeczy. On mówi, wracamy, co ten Bóg chce? On nie zna się na życiu ludzi, wprowadza jakieś niemożliwe rzeczy. My już jesteśmy zmęczeni tą wędrówką. I wtedy, moi drodzy, człowiek zaczyna się czuć bardzo źle. Bardzo właśnie źle. Jest rozgoryczony. A musimy pamiętać, że człowiek, który narzeka po cichu, jest rozgoryczony, rozżarony, szemra na Pana, bo po pewnym czasie Duch Święty odstępuje od tego człowieka. Ile później musi człowiek wysiłku zrobić, żeby znowu wejść na tą ścieżkę? Czekamy przecież tu na przyjście Pana. Wierzę, że wy nie przyszli sobie po to, że adoracja jeden do drugiego, będziecie sobie tu rozmawiać, a co tam na obiad, a co tam w pracy, a co tam... Też się człowiek nieraz tam pyta, ale wiem, że wszyscy przyszli w jednym celu, aby skupić się w modlitwach ze Słowem Bożym, czy w pierwszej części, czy w drugiej części, aby być przygotowany na to, co właśnie jeszcze jest przed nami, póki Pan nam daje żyć. Bo musimy pamiętać, że diabeł stara się, tu było wiele razy takie słowo wypowiedziane znienacka, tak? Diabeł stara się narzucić na ciebie i na mnie taki koc, który się nazywa mrok duchowy. Jeżeli on zobaczy, że z kwaśną miną chodzimy, bo niezadowoleni jesteśmy z Panem, to właśnie on rzuca ten mrok duchowy. A ten mrok duchowy później powoduje, że nasze nogi są ociążałe, bo nam ciężko iść i naśladować dalej, moi drodzy, Jezusa Chrystusa. Mrok duchowy, powiem tak, człowiekowi wierzącemu i adwentyście dnia siódmego, to mrok duchowy nie służy nigdy. Bo mrok duchowy tylko osłabia ciebie, moi drodzy, w wędrówce za Panem. Wtedy jesteśmy rozżaleni na wszystko, co się dzieje nie po naszej myśli, bo my chcielibyśmy tak, a nie inaczej. I dzisiaj diabeł szczególnie rozkręca taką fundamentalną walkę z nami między tym, czy chce posłuszny być woli Bożej, czy żyć zgodnie z Bożą wolą, czy po swojemu, no bo przecież nie da rady tak, moi drodzy, żyć. Dlatego atakuje nas szatan z różnych stron. Dzisiaj się słyszy, no ale Panie, ja mam rozum, czytać Pismo, no to ja wiem, że mam czytać, ale ja mam rozum od Boga i też będę dyktował się rozumem. No to jeżeli rozumem i niby też czytamy Słowo Boże, no to przeczytam jedną myśl z przypowieści Salomonowych, 3 rozdział, 5 wiersz. Popatrzcie, co mówi Słowo Boże. Zaufaj Panu z całego swojego serca. I co? I nie polegaj na własnym rozumie, człowiecze. Nie polegaj na własnym rozumie. Dlatego studiujmy Słowo Boże w domach, jak już tu wspomniała ta siostra, aby te przeczytane myśli rzucało światło na nasze serce. Najlepszym skarbcem, sejfem na Słowo Boże jest, wiecie co? Nasze serce. W psalmie 119 właśnie jest mowa o tym.
gdzie mówi: w sercu swoim przechowuję słowo Twoje, abym co? Nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Serce jest sejfem. Z serca wychodzą nasze myśli, nasze dążenia, nasze życie. Bo jeżeli będziemy się upierać, będziemy szemrać, to wiecie, że kiedyś Pan na ten szemrzący lud, jak mówi Słowo Boże, puścił węże i kąsały ich. I to pieczołowicie ich kąsały. Dzisiaj Pan stosuje w życiu różne okoliczności w naszym, abyśmy zrozumieli rady, które wysyła do nas Słowo Boże. Dlatego nieraz nam jest spojrzenie na to, co ja robię. A nieraz, tak powiem, z łatwością nieraz sobie człowiek wierzący tłumaczy, że tam na przykład, nieraz było tak, że tam z kimś sobie rozmawiałem, z osobą wierzącą, a ta osoba mówi: no ale bracie, ja mam swój pogląd na ten temat. Co to znaczy, ja mam swój pogląd na ten temat, kiedy otwieramy Słowo Boże? Tu nie chodzi, moi drodzy, o twój pogląd czy o mój pogląd. Tu nie chodzi o pogląd pastora, który coś tam powie. Tu chodzi o to, co Pan Bóg ma do powiedzenia z tego słowa do mnie i do ciebie. To jest najważniejsze, moi drodzy. I naszym największym problemem w życiu duchowym jest, wiecie co? Nasze własne wyobrażenie na temat Boga. Ja po swojemu myślę i ja wiem, co mogę, a co nie mogę. Ja wiem, co to jest aktualne, a ty nie będziesz mi tam jeszcze o tym, czy moi drodzy, o tym mówił. Pan Bóg nie patrzy na moje tu poglądy, moi drodzy. Często się słyszy: no tak, bracie, no ja chcę się spotkać z Bogiem, ale nie no o tej godzinie, co mi tu nie pasuje. Ja chcę przyjść do też Boga, coś zrobić, ale no dzisiaj ja nie mam czasu. Jak ja podchodzę, moi drodzy, do tej sprawy? I później się okazuje, że to ja artykułuję Biblię, które Słowo Boże dał Bóg, niż trzymam się Słowa Bożego, co jest napisane w tej księdze. I Pan Jezus, kiedy my tak zaczynamy artykułować po swojemu, a to ja to uważam tak, bracie czy siostro, a to jest tak, to w jednym miejscu, w bardzo krótkim słowie, w Ewangelii Łukasza, Jezus takie puścił światło ostrzeżenia dla każdego człowieka, który zaczyna artykułować Biblię po swojemu. W Ewangelii Łukasza, to jest 11 rozdział, trzydziesty piąty wiersz. Pan Jezus mówi tak: bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Widzicie? To jest już coś groźnego. To jest zatrważająca prawda. Bacz więc, że ty dzisiaj jesteś taki mądry, uważasz, że tego, ale żebyś ty uważał, że to może być, się okaże przy końcu twojego życia ciemność. Pan Bóg pragnie, abyśmy Słowo Boże traktowali w całości, moi drodzy, jednoznacznie. A przecież księgę Biblii, jaką każdy ma dzisiaj na nabożeństwie, cieszę się, moi drodzy, to wszystko jest w tej księdze napisane. O Bogu, co jest jeszcze wszystko tu napisane? Jak mamy postępować? Co uszlachetnia moje życie? Wszystko jest, moi drodzy, w Piśmie Świętym. Dlatego dobrze jest poświęcić właśnie każdej chwili trochę w codziennym życiu na studiowanie Słowa Bożego. Nawet na tym nabożeństwie, co dzisiaj jesteśmy tutaj i otwieramy, moi drodzy, Słowo Boże i czytamy, to pamiętajmy, umacniamy swoją wiarę, uszlachetniamy swój umysł. Umysł, moi drodzy, nabiera nowych sił, tak jak się ładuje akumulator prostownikiem. To te Słowo Boże właśnie sprawia to samo w twoim i moim życiu. Dlatego kiedy będziemy studiować i mieć na myśli Słowo Boże, to ono potrafi wzmocnić nasze siły fizyczne, duchowe, psychiczne. W proroctwie Izajasza, 40 rozdział, pokazuje nam Pan, co sprawia Słowo Boże. Tam od 29 wiersza przeczytam.
Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. I teraz jest wzmianka, jest pokazany młody wiek, ale gdzie po prostu za bardzo nie dążą do Słowa Bożego, ale pisze tak. Młodzieńcy ustają i mdleją. Pacholęta potykają się, upadają. I znowu jest powrót do tych, którzy czytają i mają kontakt ze Słowem Bożym. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach, jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. To jest właśnie to. To jest właśnie, moi drodzy, to. Dlatego Słowo Boże potrafi każdemu człowiekowi, bym powiedział, wyjść poza przeciętność. Poza przeciętność, moi drodzy. Ponieważ Słowo Boże wytycza tobie i mnie prawdziwy kierunek życia. Chociaż nieraz no, ciężko zaakceptować niektóre myśli, ale to właśnie Słowo Boże robi korektę w twoim życiu, w moim życiu. I Pan nawołuje właśnie człowieka, żeby zerwał z tym, moi drodzy, dotychczasowym, moi drodzy, życiem. Tak patrzę na zegarek, tutaj mi siostra pozwoliła jeszcze 5 minut i już będę lądował, bądźcie pewni. W liście do Efezjan przeczytam jeszcze jedną myśl i będę chciał, moi drodzy, też już skończyć. 5 rozdział od 15 do 17 wiersza mówi: baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Bez względu na to, chcę powiedzieć, czy doczekamy przyjścia Pana, czy będziemy czekać na poranek zbawienia, bo powtarzam, nikt z nas nie wie naszej wędrówki. Bóg nikogo nie poinformuje, że dzisiaj jest twój ostatni dzień na kalendarzu w niebie. Nikomu Bóg tego nie powie. Może na którymś z was jest jeszcze grubość stron na kalendarzu. A może na moim, czy na waszym może to być ostatnia, przez ostatnia kartka. Dzisiaj z wami jestem, głosimy Słowo Boże, a za tydzień, za dwa możecie się dowiedzieć, że ten brat z Wałbrzycha już czeka na poranek zbawienia, na przyjście Pana. Dlatego jak ważne jest, kiedy jesteśmy przygotowani. Bo się okazuje, że dla kogoś mogą być to słowa zbawcze, a ja będę coś odwracał jeszcze sobie na później i się spełnią słowa, które powiedział apostoł Paweł. Byłbym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Dlatego, moi drodzy, Jezus pragnie każdego człowieka ratować. Każdego. Ale od czego chce ratować? Od powierzchownej wiary, tak powiem wprost. Od hipokryzji, od byle jakości religijnej. Bóg chce, żebyśmy całkowicie szczerze oddali się naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego, gdy jesteśmy wśród żywych i czekamy na przyjście Pana, bądźmy Bogu wdzięczni, bo może się zdarzyć to, co... No miałem przeczytać ostatni, ale to będzie ostatni tekst. 13 rozdział, 24 z Ewangelii Łukasza. Właśnie to może się spotkać, jak będę miał powierzchowną wiarę, a zaskoczy mnie raptownie pożegnanie się z ludźmi żywymi. To ten 13, 24 wiersz mówi Ewangelii Łukasza. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, popatrzcie, co tu jest napisane, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Co to jest? Ja będę chciał, a nie będę mógł. Bóg stwarza różne okoliczności człowiekowi. I wam powiem, że to, co spowodowało, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to przez to, że dał największy dar wolności człowiekowi. Wolną wolę. Pamiętajmy, wolną wolę, którą ty masz i ja, to jest najniebezpieczniejsze narzędzie w naszym życiu. Bo przez tą wolną wolę możemy sobie spaskudzić niesamowicie życie, nawet życie wieczne, bo ja powiem, a ja tak uważam i to jest właściwe. Ja sam tego doświadczyłem. Ile człowiek chciał iść własną myślą, własnym sumptem,
A Pan różne okoliczności stwarzał mi w życiu. I później, gdy nastąpił krach, tam akurat chodziło o takie sprawy zawodowe i dopiero niby pretensja jakaś do Boga. A Pan wszystko chciał zrobić. To powoduje, moi drodzy, to, jak kiedy człowiek jest zafascynowany swoją myślą, ale ja to naprawdę mam super pomysł i sprawdzasz rachunkowość w tom i w tom. No nie, no wszystko się zgadza. A później okazuje się, że musisz oddać nawet budynek, tak jak to było w moim też życiu. I co później? I później, jak nie masz mocnej wiary, to pozostaje pustka w życiu. Diabeł już jest przy tobie. No i widzisz, gdzie jest ten Bóg. I dlaczego ci nie pomaga? Ale Bóg tyle stwarzał czasu, żeby mnie wyprowadzić z niewłaściwego zakrętu, moi drodzy, w życiu. Dlatego niedobrze jest człowiekowi wierzącemu być w przeciągu. Nawet przeciąg jest zły dla zdrowia. Ale niedobrze żyć wierzącemu w przeciągu, to znaczy znać Słowo Boże, a w danej sytuacji robić po swojemu, bo mi tak wygodnie. Szatan właśnie dąży do tego, abyś ty i ja przemodelował swoje życie na tą mamonę tutaj na tym świecie. On chce cię utopić w tej mamonie, aby sens życia za Jezusem Chrystusem straciło ważność. Na pewno nie trzeba tłumaczenia, w jakim sensie Pan Jezus powiedział co do pewnej żony, pewnego męża Bożego. Wspomnijcie na żonę Lota, a już będziemy wiedzieć, o co, moi drodzy, chodzi. Dlatego kończąc to, powiem tak na zakończenie. Żyć zgodnie ze Słowem Bożym, moi drodzy. A przyjmiecie to, co powiem. To nie jest sielanka. Żyć Słowem Bożym to nie jest zabawa w kościółek. Żyć zgodnie ze Słowem Bożym to nie jest wyszukanie jakiejś jednej religii, która będzie mi odpowiadała, bo nie trzeba nic wyrzeczeń, jakoś się będzie, moi drodzy, wiodło w życiu. Dbajmy o naszą więź z Bogiem. Pozwólmy Panu, aby nas prowadził, kochani. Pozwólmy Bogu, aby nas prowadził. Oddajmy Bogu całkowicie inicjatywę w życiu. Panie, Ty prowadź, Ty wszystko najlepiej wiesz, ale niech mi da zrozumieć, że Bóg będzie, moi drodzy, przy mnie. Bo wtedy nie damy się oszukać byle czym. Diabeł nie znajdzie haka na nas, jeżeli całkowicie oddamy kierownictwo Bogu. Dlatego, moi drodzy, pilnujmy swojego zbawienia, aby nam nie umkło. Aby nam nie umkło. Bo to jest chwila i może stracić 40 lat listy zborowej czy czegoś innego. To będzie wielka rozpacz. Dlatego niech Pan nam sprowadzi, niech dopomaga, niech potrząsa naszym sercem, niech nie daje spokoju, żebyś się budził w nocy i na kolanach, Boże, proszę Cię, dodaj mi siły, bo mam upodobanie w tym i w tym, ale ja nie chcę oszukiwać siebie i całego swojego życia. Niech to będzie naszym wspólną modlitwą i pragnieniem. Amen.